Liczba 2 pierwiastki z 7 odjąć 5 do kwadratu razy 2 pierwiastki z 7 dodać 5 do kwadratu jest równa. W tym zadaniu musimy skorzystać z takiej własności. Jakbyśmy mieli sobie a do potęgi m razy b do potęgi m, to można zapisać, że to jest inaczej a razy b do potęgi m, czyli na przykład a do kwadratu razy b do kwadratu to jest a razy b i do kwadratu. No to u nas zastosujmy tę własność, czyli będziemy mieli te dwa kwadraty, zwiniemy pod jeden duży kwadrat, czyli w kwadratowym nawiasie damy 2 pierwiastki z 7 odjąć 5 razy 2 pierwiastki z 7 dodać 5 i to wszystko do kwadratu. Czyli mamy tutaj, zobaczmy, a minus b, a plus b, czyli będziemy mieli wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b, który nam przejdzie w a kwadrat minus b kwadrat. Czyli to się będzie równało 2 pierwiastki z 7 do kwadratu, odjąć 5 do kwadratu i to wszystko jeszcze do kwadratu. To kwadrat, odjąć to kwadrat. 2 pierwiastki z 7 do kwadratu to jest 4 razy 7, czyli 28. Odjąć 5 do kwadratu, czyli 25 i to wszystko jeszcze raz do kwadratu. 28 odjąć 25 to jest 3 do kwadratu. Wynikiem jest liczba 9, odpowiedź A.